Marzeniem, celem wielu osób jest wyprowadzka za granicę. Chcemy opuścić gniazdo, wyjść ze strefy komfortu, zacząć dorosłe życie, czy po prostu otworzyć swój umysł na inne doświadczenia i kulturę. Ostatnie tygodnie były moim okresem przejściowym. Musiałam podjąć decyzje, które diametralnie zmienią moje życie. Mam nadzieję, że na lepsze, ale przyszłości nie zna nikt. Każdy wybór ma swoje zalety i wady. Ostatecznie zdecydowałam się na wyjazd do Irlandii. Sama. Z dnia na dzień przyszła do mnie oferta idealna i postanowiłam ją po prostu zaakceptować. Za mną były już dwa dłuższe wyjazdy, więc z organizacją czy pakowaniem nie miałam problemu. Natomiast każdy wyjazd jest inny. Inny klimat, ludzie, kultura, kraj. Jedyne, czym ta podróż się różni, to bycie samemu. Dotychczas większość moich podróży spędzałam z moim partnerem, ale teraz postanowiłam, że muszę pojechać albo nawet zamieszkać na jakiś czas w nowym miejscu, totalnie sama. Chcę poznać głębiej swoje wnętrze, kim naprawdę jestem, kiedy jestem przez cały dzień, tydzień, miesiąc sama. Brzmi jak szalony plan, prawda? Wiem. Ale w życiu kieruję się zasadą, że wolę żałować, że coś zrobiłam, niż żałować, że czegoś nie zrobiłam. Spakowałam walizkę, tym razem zabrałam trochę więcej rzeczy, aby poczuć taką domową atmosferę i ruszamy. Słuchajcie, jestem w Irlandii. Lot miał bardzo przyjemnie, w sumie gadałam z jednym poznanowym znajomym z Irlandii, on jest, także dowiedziałam się kilku fajnych rzeczy. Witam Was z mojego nowego domu. Jestem tutaj już prawie 2 tygodnie i można powiedzieć, że się powoli zaklimatyzowałam, ale pierwsze dni to była jakaś masakra totalna. Nie myślałam, że będzie aż tak ciężko, że jestem sama w nowym miejscu, ciężka praca. Nie ogarniałam na początku niczego, ciężko było zrozumieć Irlandczyków, ale jakby już ochłonęłam, ogarnęłam, nareszcie mogę wrócić do nagrywania. Pokój, który mam, nie jest najgorszy, mogło być gorzej. Większym minusem chyba jest to, że jest tu bardzo głośno, ponieważ jestem przy ulicy i jest jakaś pompa ciepła, którą możliwe, że teraz nawet słyszycie, która po prostu 24/7 jest głośna. Ale stwierdziłam, że trzeba urozmaicić ten pokój i zamówiłam sobie lampki. Mam lampki, jest to z takimi klamerkami, ja bym chciała coś sobie powiesić jeszcze. I dzisiaj będę starała się, żeby ten pokój wyglądał bardziej jak mój. Już mam świeczki, mam dyfuzor zapachowy, mam zdjęcia jakieś, także już bardziej czuję się, że to jest moja przestrzeń. Rzuciłam się na głęboką wodę. Zrobiłam to. Jestem ogromnie z siebie dumna. Potrafię zrobić coś tak wielkiego, totalnie sama. Zmiana przestrzeni, miejsca zamieszkania, brak bliskich osób na wyciągnięcie ręki są trudne. Jest to również idealny czas na zmianę nawyków i wprowadzenie nowych rytuałów. Zastanowiłam się, jaką osobą chcę być. Do jakiego stylu życia mnie ciągnie. Od zawsze chciałam praktykować jogę i medytować. Wydawało mi się to zbyt klisze i również w gąszczu innych rzeczy nie miałam na to czasu. Teraz nareszcie zabrałam się do tego. Również czułam, że tego potrzebuję. Pierwsze tygodnie nowego życia zawsze są ciężkie. Regularne praktyki pomogły mi obniżyć poziom stresu i pomogły w rozwoju osobistym.
Kolejną ważną rzeczą jest aktywność fizyczna. Mieszkając w takiej dziurze jak tutaj, jedyną możliwością jest bieganie. Obok mojego hotelu, w którym pracuję, jest cudowna ścieżka, gdzie wybieram się na bieganie. Lubiłam spędzać czas w taki sposób. Tych kilka prostych czynności sprawiło, że żyje mi się lepiej. Stworzenie rutyny, znalezienie czynności, dzięki którym poczuję się połączona ze swoim wnętrzem. Może brzmi to dość prozaicznie, a nigdy nie myślałam, że tak będzie wyglądać moje życie. Niewiele z nas ma możliwość wyjechania w jakieś miejsce totalnie samemu i poświęcenia tego czasu na rozwój osobisty i duchowy. Jestem ogromnie wdzięczna za taką możliwość. Dzięki temu doświadczeniu zaczęłam myśleć o tym, czemu ludzie tkwią w miejscu, w którym nie są szczęśliwi. Czemu nie zmieniają swojego życia, jeśli coś mi się nie podoba? Przecież to my sami kreujemy swoją rzeczywistość. To, w jaki sposób myślisz, tym się staniesz. Wiem, że zmiany są ciężkie. Naprawdę czuję to w tym momencie. Ale if nothing changes, then nothing changes. So, jeśli planujesz jakąś zmianę, to po prostu zrób to. A naprawdę życie się ułoży i jeśli to ma się stać i jest to dla ciebie, to wszystko się ułoży w dobrą stronę. Me again i słowem zakończenia chciałam podać kilka praktycznych informacji na temat tego, co właściwie wydarzyło się w tym filmie, bo tak sama w wieku 20 lat po prostu rzuciłam moje życie, które miałam w Polsce i stwierdziłam, że na jakiś czas przeprowadzam się do Irlandii. Jak w ogóle się tu znalazłam? Bo generalnie na początku plan był taki, żebym pojechała na Islandię. Dużo Polaków tam wyjeżdżało, słyszałam, że jest dużo pracy i tak dalej. I uwierzcie, że ja cały styczeń spędziłam szukając pracy, każdego dnia po prostu wysyłałam oferty, pisałam maile do różnych hoteli, bo fokus mój był taki, że szukam pracy w agroturystyce, w guesthouse, w hotelu, dlatego że wtedy oni oferują też zakwaterowanie i czasem wyżywienie. Po pierwsze jest to oszczędność pieniędzy, a po drugie oszczędność czasu, zachodu, szukanie mieszkania jeszcze za granicą. Niestety z Islandią się nie udało, więc rozszerzyłam moje poszukiwania na ogólnie całą Europę, gdzie mimo wszystko zarabiamy więcej niż w Polsce. I na portalu Indeed znalazłam ofertę właśnie pracy tutaj w Irlandii. Zakwaterowanie i jedzenie są zapewnione, więc jest to na maksa duży plus. Jeszcze mam prywatny pokój. Pracuję jako kelnerka w takim hotelu, w takiej wiosce. Można to nazwać, nawet nie jest miasto. Nic wokół zbytnio nie ma, także jak chcę gdzieś pojechać, to muszę autobusem, ale jakby jest też część tego mojego życia tutaj. Wjeżdżając tutaj miałam fokus na to, że chcę pobyć sama, chcę zobaczyć, jak zachowam się w danej sytuacji i zrobić coś po prostu takiego challenging dla mnie. All alone. Praca jak to praca, nie zawsze jest idealnie, każda praca ma swoje minusy, ale w życiu nauczyłam się tego, że szczęście trzeba znajdować tam, gdzie jesteśmy. Film jest dla mnie bardzo ważny, bo udokumentowałam ważną część mojego życia i uchyliłam rąbek moich doświadczeń tutaj. Jeśli się wam podobało, to pamiętajcie, żeby wesprzeć mnie lajkiem lub komentarzem, bo to pomaga algorytmowi, nie muszę chyba tego nikomu mówić. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.